Podkarpackie Wykopki. Zapraszam na kolejny wypad. Wypad odbył się na naszej kopalni i na zaproszenie przyjechał kolega Kozak z Krakowa z Equinoxem i kolega Mirek z Krosna też z Equinoxem. Jak się to potoczyło, to sami zobaczycie. Miejsce było przeszukane. Zapraszam na film. Hej. O, witajcie w kopalni. O, jaki uśmiechnięty już kolega. Mam o, nie mów. O, nie mów. Dzisiaj znowu na kopalni szczególny wypad. Nie gadaj. O, kolczyk. Wow. No. No na razie Equinoxy górą. Gdzie spunta jest? Gratulacje kolego. Przekazujemy. Kurde, za chwilę znowu będzie trzeba Equinoxy kupić. No jak? No ja ci pokażę, że nie trzeba. No czekaj, jedno srebro. Gratulacje. Jedno złoto. No to i gitara. To co, wodę? No, szacunek. Czekaj, poczekaj z tym. Dobra, sprawdzamy jak... Ile? Widzi? No widzi, ale takie 3-4, 4-2... No świeci. 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 Bo otwarty jeszcze. No, 2-3. No, jak śmieć. Ciekawe. On tak ma. Gratulacje. Dobra, włazimy w wodę. A jak tu już będzie pusto, to ruszymy na drugą stronę. No to hej. No, podzieliliśmy się na dwie grupy na razie. Część plażowa i część wodna. Czyli Equinox z garetem w wodzie i Equinox z garetem na plaży. Do zobaczenia przy lepszym sygnale. Oj, po długiej walce kawałek takiego. Ojej, co tu mi się dzieje? No, część taka, kurde, z rybki gumowej. Tak na razie gareciaki walczą, ale przegrywamy z Equinoxami. Zobaczymy na końcu. No, kochani, dwója się trafiła. Jeżeli chodzi o pieniądze, to pobiliśmy Equinoxa z Krakowa, bo tam kolega znalazł złotóweczkę, ale Equinoxa z Krosna to na plaży jeszcze nikt nie pobił, to pokażemy na koniec. Jest dwójeczka i gitara. O, i znowu Equinox z górą. Srebro jedna marka. 1854. O kurde. Ale tutaj jest sygnał, że jest masakra. Już gonię do ciebie, kolego. Co to masz? Jedną markę? Piękne, kurde. A ja już uważałem, że to jest tak wyczyszczona ta kopalnia przeze mnie, czy chyba tam przez nas. Chyba będziemy musiał zmienić gareta na Equinoxa. Chyba tak. Gratulacje. Piękne. Gratulacje. Do zobaczenia. No teraz, kurde, to już garet. No nie ma marka. No łapie, popatrz. Trzeba te garety podrasować, bo... No widziałem. To jest na wizji, kolego. Pozdrawiam wizjonerów. Dobra, do następnego. Kolego, znalazłeś? Sztabka. Kurde. To jest ta, platinium? Platinium, tak. Kurde, jak na razie to wstyd z garetami. Trzeba zamienić. No, zamień się, tak? Nie, nie będzie osławiał waszej grupy. Ale gratulacje, dobrej to. Pół kilo aluminium, nie? To złoty 50. Złoty, kurna, no ale jest. Nie tak. Do następnego, hej. O, ja stoję na tym. Co, kolego, wydarłeś? Złoty łańcuch. O kurde. Parę kilo. Ty, to a może to jest korek od dna tutaj? Jakbyś tak wyciągnął? Tak. Wodę byśmy spuścili. Wodę i będziemy szukać. Dobra, tu jest moje sito. No to hej. No. Ale nie chcę nic mówić, ale... Kurde, łapacz łańcuszków.
się sprawdził. Kurde, to teraz zastosuję we wszystkich sitach. Całe będzie w łapaczach. Tak jest. No to hej. No kochani, Gareth Guru. Po 40 minutach 20 grosz. 2,20 nazbierane. Kurde, szał. Chyba chłopaków na pizzę zaproszę. I flaszkę jeszcze zostanie. Hej. O, 20 minut kopania. Miało być złoto. 5 piąteczka wypadła. No, gareciaki górą. Jeżeli chodzi o pieniądze, to mamy więcej. O kurde. Jeżeli chodzi o nominał, to macie mniej. A, no tak, bo ty jeszcze 2 miliony. 50 tysięcy. A, 50 tysięcy miałeś, no. Jest piąteczka. O kurde. Zaraz obok piąteczki, sygnał 4,7. Patrzcie. Jest, jest, jest. Czyżby to białe? Gareth nie... nie taki zły, ale... O, chyba czar pryska. Chyba XP jest, ja przerzucę obieg... Dobra, jestem na makro. XP. Kurde, chyba sztuczne. Ale radocha jest. Sygnał 4,7. Do następnego. Zmieniamy miejscówę. Idziemy na tą drugą plażę żwirową. No na razie garety w nominałach naszych obiegowych wygrywają. W lepszych kwantach przegrywamy. I do zobaczenia na miejscu. No i dochodzę. Ja musiałem mały skok w bok zrobić. Więc troszkę później jestem. Chłopaki już tam czeszą. No i do zobaczenia. No jest z tej kamienistej części. Wydarłem 10 groszy. Kolego, co tam, Gareth? 2 grosze. A Equinoxy to tam później sprawdzimy, bo oni coś za dobrze ciągną dzisiaj te sygnały. I w tym kamienistym dnie... No chłopaki, sprzedawajcie Equinoxy. Kupujcie te... Agaty Pały i ten... Gareciaki. Nie, jest... Jest sreberko. Kurde, przynajmniej nie będzie wstydu przed Equinoxami. I to jest kompletne, chłopaki, nieurwane. Super. I sreberko dla Garetha. Punkt następny. Choć przedtem nie nagrywałem, bo kolega był daleko. Piękne. Kolega Equinox też 2 sreberka trafił jeszcze z tamtej strony. Więc na razie nadal przegrywamy. Ale jest. Gitara. No kochani. Następna znajda Equinoxa. Złoto inków. Posrebrzane one jest, to złoto jest posrebrzane. To majowie posrebrzane. Gratulacje, kolego. O, proszę, gratulacje. Oficjalnie. Czekaj. A tu za tego znalazłem, nie... Znalazłem, złotą obrączkę. O! Ja sobie pazurę obdarłem, ale... Jeszcze się trzyma. Dobra. Trzeba drzeć dalej. Mógłbyś linię papiera... Kolego, właśnie, kolego Equinox z Krakowa, mógłbyś się wypowiedzieć, co znalazłeś?
Piękne. No. No to to u nas by było chyba na gdzieś koło 90. No, 80 ileś. Gratulation. Próby mamy. No to hej. Jak ekwinoksy kopią. Kolego, gratulacje. Podziękujemy panu. Ale chyba panu już podziękujemy. Czekaj, czekaj. O, gratulacje, super. No, takie bardzo malutkie. Ale jest. Już chyba które? Czwarte twoje, piąte? Nie wiem. Nie liczyłem. Gratulacje. Jest następny Equinox mistrz. I trafione cienkie złotko. Piękne. Tu jest punca taka ledwo widoczna. Mhm. Ale jest punca. Brawo. No znowu Equinoxy rządzą. Brawo. O, znalazłem 5 zł. A Equinox Kraków. Następne srebro. No kochani, ja robię przerwę. Ale kozaki z Equinoxu się nie poddają. Czeszą te kurde srebra, złota. Normalnie się w pale nie mieści. Ja chłopaku ostrzegałem, że miejsce przeszukane, puste, a to tak nie jest. Ku naszemu zdziwieniu Equinoxy wygrywają, a ja robię przerwę. Tam chłopaki czeszą, ja robię chwilę przerwy. No kochani, poszczęściło się, choć troszkę, bo i tak chłopaków z Equinoxa, z grupy Equinox Krosno Kraków nie pobijemy. O. Jest piękne. Trzeba zaraz sprawdzić, czy nie ma jeszcze zawieszki gdzieś. Ale jest. O. Jest goldzik. Wykopałem. Bardzo słabiutki sygnał. 41-42. Blaszka. Ale jest. Mega. No kochani, Equinoxy znowu robią robotę. Jest sreberko i kolega. A ja schowałem. Schowałeś to na podsumowaniu. Equinox Kraków też miał sreberko. Kurde. Ja nie pytaj. Ciebie nie będę się pytał, dobra. Rosło to żwiru wysypali, ale tu jest żwirownia, także nie wiem, czy... Jest 10 zł PRL. Szukamy dalej. O, już się robi zachód, słońce, wieczór. Powoli kończymy. Tam chłopaki walczą jeszcze z jednym sygnałem, ale kończymy. Nasypało pięknie dzisiaj, posypało. Kolega z Gareta trafił na koniec. Masz golda? Gold. Taki różowy, popatrz. Tyle szans. W końcu. O. Gratulation. Kończymy, kończymy i zapraszamy gdzieś tam na podsumowanie albo jakieś rozmowy na koniec. Hej. No kolego, Equinox Kraków. Proszę, proszę oddać tą wodę. Chciał to zabrać? No. Chciał... Tu się płaci na Podkarpaciu za deszczówkę, więc nie będziemy kolegi... Chciał zabrać wodę. I do tego. Ale skarpetki masz suche, jak to zrobiłeś? No. Jeszcze piąta lepo. Halo, witajcie na podsumowaniu. Co tam kolega, mój wspólniku Garet, od Gareciaka powiesz? Panie, jak widzisz, wykopki się udały. Spotkanie było.
liczy się wypad, ale chyba... I o to chodziło. Ale nikomu nie gadaj, bo to już chyba ostatni wypad z kolegami z Equinoxa, grupy Equinox, tak jest. Krosno Kraków, bo... Sterk zbroniony. Wyczyścili nam wszystko i raczej może nie wyczyścili, ale troszkę nas miało być czysto. Mhm. Teraz może jest. Teraz jest, tak. Zaczynamy od kolegi, kolega Equinox Kraków, chce się coś wypowiedzieć? No. O. No. No. Koło 16 zł. Ile było? 8 sreberek? 7? 7 czy 8 sreberek. No i... No i złoto. Tutaj kolego z Gareta z pieniążków ile? Dycha? 12? O, coś koło tego. Może koło 12 plus też piękne sreberko. Moje z koło 16 zł i 3 sreberka. 2 łańcuszki. One, two, jedno złotko takie cieniutkie. Tutaj kolczyk się trafił, ale na niestety sztuczne. Jakieś wkręty. I kolega się sam opowie. Equinox Kraków. No powiedz, powiedz czemu przyjechałeś tutaj o godzinie 11.30. Ja ci mówiłem, o której ja wjeżdżam, o której ja wchodzę. Jak umówiliśmy się na 13. No. Dobra, opowiadaj. No co, miałem czucie, że będzie srebro i trafiłem srebra. No to... Nawet złoto było. Takie sreberko wyszło z plaży. No właśnie, z tym. Koło papieża twojego. Tak. Niedaleko. Niedaleko leżało, ale tam to znalazłem 2 lata temu. Z pieniążków to tu... jeszcze wyszło co? Jeszcze srebrna marka. I to z wody. Szok. Plus pierścioneczek, no i goldzik, piękny. No to co tam chłopaki, dajcie jakieś ostatnie słowa na podsumowaniu, jak było? Mogło być lepiej. No, lepiej by było, jakby was nie było, tak? Dla nas. Dobra, żarty żartami, ale ja jeszcze tutaj pokażę. Tu jest to piękne, kolego, znalazłeś. Co to jest? No, myślę, że to był pierścionek. Aha. Jest od spodu maszek, jak dobrze jeszcze jest, widzisz? No, widzę, widzę. Mhm. Super. Jeszcze jest różaniec. No, to dzisiaj... O, jaki piękny wzór. Czesałeś jak czeszący grzebień. To pięknie biło. 9-2. To jest moim zdaniem gównolit. Ale do sprawdzenia. No i jeszcze raz ten kolczyk. A, jeszcze jeden taki malutki był. A ja chyba takiego znalazłem tutaj. Będziemy musieli się jakoś dogadać. Ty masz jeden... Sprzedam ci za stówkę. No, to dobra. To co, dzięki chłopaki, że wpadliście. Jutro do pracy pojedziesz, to my tutaj przyjedziemy, wrócimy. Fajnie, że zrobiliście dużo kilometrów, ale myślę, że się tak źle nie wyszło, się opłacało. No, ale kompensuje. I co, no to może jeszcze kiedyś zrobimy wypad, ale co, no już nie. Na bazar. No, powiedz, że nie. No to tak już kiedyś dzwonimy się, tak? Po sezonie tam jak już naprawdę nic nie będzie. Wtedy użyjecie swoich kosiarek, bo naprawdę dzisiaj było... No Equinoxy po prostu wymiotły wszystko. Dobra, dzięki za uwagę, łapkujcie, subskrybujcie, bo za niedługo będzie konkurs dla subskrybentów, więc warto. Hej!